Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Tematem dzisiejszego odcinka będzie ta oto roślinka, która kiedyś była nazywana złotą palmą bądź złotą dziewicą. Dlaczego takie nazwy? Nie mam pojęcia, ale takie właśnie obowiązywały. Jest to nawłoć. I z tego co wiem, to jest jej trzy gatunki. Jest nawłoć pospolita, nawłoć kanadyjska i olbrzymia, ale wszystkie trzy mają niesamowite właściwości lecznicze dla naszego organizmu. I tak naprawdę ona nie jest jeszcze szeroko znana, chociaż w ostatnich latach już ją poznajemy, zaczynamy doceniać jej właściwości lecznicze, jej możliwości, które są naprawdę ogromne. I dzisiaj tutaj będę chciała Wam troszeczkę o tej nawłoci powiedzieć i przede wszystkim pokazać, jak w bardzo prosty sposób przygotować nalewkę, która między innymi pomaga nam w walkę z żylakami, zapobiega również ich powstawaniu, likwiduje takie początki pajączków, bo już jak mamy takie rozległe, no to ona tylko złagodzi skutki tych pajączków, nie doprowadzi do wytworzenia się potężnych żylaków, ale jeżeli te pajączki tylko się pojawiają, to właśnie taka nalewka da sobie świetnie z nimi radę. I nie tylko nalewka, bo tutaj spektrum właściwości i spektrum wykorzystywania nawłoci jest naprawdę przeogromne. Żeby jej nazbierać, no to musiałam tutaj ruszyć się troszeczkę dalej poza moją miejscowość, bo u mnie nawłoci jeszcze nie ma. Myśmy co prawda w tamtym roku z Edziem wykopali sobie kilka korzeni i posadziliśmy na naszych polach i widzę, że ona się przyjęła, ale nie ma jej jeszcze tyle, żebym mogła pozyskiwać. No i jest to roślina bardzo inwazyjna. Ona jest cenna, bezcenna, to jest królowa wśród ziół, ale niestety jest tak inwazyjna, że swoją obecnością dominuje wszystko, co wokół. Mało tego, ona nawet doprowadza do wyginięcia roślinności ziół rodzimych z tego względu, że ona ma korzenie rozłogowe i ona się właśnie przez system korzeni rozłogowych rozmnaża, rozrasta, a co za tym idzie, jej ekspansja jest tak silna, że te rośliny w konkurencji z nią niestety giną. Ona jest wysoka, gęsta, korzenie tworzą siatkę i te rośliny rodzime, które na przykład występowały, załóżmy kocanka, krwawnik, dziurawiec, czy chociażby nawet wrotycz, jeżeli ona opanuje, to zadusi, zabije, tak jak pesz zabija zboże, zabija rośliny, tak samo i to wrotycz tutaj jeszcze jest, też bardzo cenna roślina, nie tylko na gnojówki, ale i zielarsko. Tu krajami jeszcze jest. Kiedyś pamiętam, tu było wszędzie pełno wrotyczu. Dzisiaj on już niestety zostaje wyparty, zabity przez nawłoć. I co najważniejsze, kochani, jeżeli pójdziecie zbierać sobie nawłoć, to trzeba to robić też mając pewną wiedzę. Najlepiej jest to zbierać w dni pochmurne, gdzie nie ma słońca i o poranku, jak już obeschnie. Dlaczego tak? Bo jeżeli słońce świeci, to wysycha tutaj nektar. Ruszają pszczoły w podbój na nawłoć, bo one również zbierają z niej pyłek, zbierają nektar, tworzą miód nawłociowy, który jest przepysznym miodem, jest miodem bardzo wartościowym ze względu na swoje właściwości. I takie później kwiatuszki przezbierane, no niestety nie zawierają już takiej ilości pyłku i takiej ilości nektaru, jakbyśmy sobie chcieli. Niestety tutaj jest wyścig, to jest natura i trzeba się w odpowiednim momencie wybrać na zbieranie nawłoci. Zrywa się, zależy kto do czego chce to pozyskać, ale generalnie zbiera się cały tutaj kwiatostan, całą tą wiechę, bo nawłoć tworzy kwiatostan w kształcie wiechy i
to zbieramy. Suszymy, kochani, nie na słońcu, nie w żadnych suszarkach, bo często ludzie suszą sobie w suszarkach. To jest karygodny błąd z tego względu, że nawłoć zawiera flawonoidy, zawiera garbniki i w kontakcie ze słońcem, słońce zabija to, tak jakby wysusza i tych flawonoidów, garbników będziemy mieli tutaj tylko 10%. Zamiast 100% pojawi się 10%. Nie suszymy ich na słońcu, nie suszymy nawłoci na słońcu. Tak samo suszarki. One zabiją wszystkie cenne właściwości. Nawłoć suszy się w przewiewnych miejscach, zacienionych, na strychach, w altankach, gdzieś na poddaszach i najlepiej, żeby ona była powiązana w takie pęczki i podwieszona do góry nogami. Z tego względu, że wszędzie będzie powietrze penetrowało, ona będzie równomiernie, idealnie dosychać. Jeżeli ją rozłożymy na ziemi, też jest dobry sposób na ziemi, na deskach. Zioła suszy się na deskach, nie na betonach, nie na jakichś takich foliach, tylko na deskach bądź na prześcieradłach, które oddychają i najlepiej, żeby to była jeszcze przestrzeń, żeby była cyrkulacja powietrza. Można rozkładać w ten sposób na deskach, ale trzeba ją przewracać każdego dnia, bo inaczej procesy suszenia będą zachwiane. No i pozyskujemy ją w takim stadium, gdzie te kwiaty nie są jeszcze mocno rozwinięte, ale też nie są przekwitnięte. Tak ma wyglądać nawłoć pozyskiwana. Tutaj jest jej bardzo dużo, tu są całe hektary nawłoci. Będę zbierać jej dosyć dużo i ona... Jej zaletą jest to, że ona nie jest kwiatem jednego tygodnia i jednego dnia, jak to się często mówi. To jest roślina, która kwitnie bardzo długo. Poprzednie lata ona kwitła dopiero w granicach 20 sierpnia, październik. Jeszcze w tym roku mamy miesiąc wcześniej. Nawłoć już tutaj kwitnie od 2 tygodni, ale też jest taka nawłoć, o tutaj jest w takim stanie, stadium. A tutaj jest całkowicie jeszcze skulona, kwiatostan nie jest rozwinięty. No i będziemy czekać, aż będzie ona się tutaj rozkwitała. To, że ona jest tutaj w różnych stadiach kwitnienia, w różnych stadiach rozwojowych, no to jest tylko jej ogromnym plusem, bo można wydłużyć sobie zbiór tego cennego ziela. Nie trzeba się spieszyć, bo jeżeli to przekwitnie, no to drugie nam zdąży rozkwitnąć, nie? Także no to jest ogromnym plusem. Ale tu są pokrzywy. Pokrzyw to ja dzisiaj akurat nie chcę. Wybrałam idealną porę, bo jeszcze nie ma pszczół, jeszcze one nie ruszyły tutaj do zbierania i jeszcze chyba właśnie wlazłam w mrowisko. Wow! Jak Telimena, oblazły mnie mrówki, ale pokąsały. Mrówek nie brakuje, jest ich bardzo dużo, także trzeba się też liczyć z tym, że niepostrzeżenie możecie wleźć w mrowisko. Gąstwa nawłoci jest tak ogromna, że nie widać nic poza nią. Zobaczcie, ile tutaj jest nawłoci. Jak okiem sięgnąć, jest jej bardzo dużo. No i tak jak mówię, w różnych stadiach kwitnienia, w różnych stadiach rozwojowych będzie można ją tutaj długo pozyskiwać. No i też jest to ogromny plus, bo pszczoły mają wydłużony pożytek, wydłużony okres zbioru, bo jeżeli kwitłaby tylko kilka dni i w ciągu kilku dni zakończyłaby swoje kwitnienie, to niestety one nie nazbierałyby nektaru, nie nazbierałyby pyłku z nawłoci. To byłyby skąpe ilości niepozwalające na pozyskanie miodu nawłociowego. A dzięki temu, że ona kwitnie długo, bo w takich sprzyjających warunkach to miesiąc, nawet i ponad miesiąc, to te pszczoły tego miodu zdążą nanieść.
czy my na Nawłoć wywieziemy ulę, jeszcze nie wiem, jeszcze żeśmy decyzji nie podjęli. Być może kilka uli wywieziemy na Nawłoć, żeby ten miód też pozyskać. Jest on co prawda troszkę droższy od pozostałych miodów, ale jest bezcenny. Ten miód ma niesamowite właściwości. Ależ mnie te mrówki pogryzły. No ale tak to jest, jak się nie zbada terenu. No i wchodząc właśnie w takie zakrzaczone, zahaszczone miejsca, trzeba liczyć się z tym, że kryje się tam jakaś niemiła dla nas niespodzianka. W tym przypadku mrówki. Dobrze, że tylko na mrówkach się skończyło, także tutaj trzeba też mieć i to pod uwagą. No i teraz jak taką Nawłoć przyniesie się do domu, to tak jak mówiłam, najlepiej jest powiązać ją w pęczki, powiesić w takim przewiewnym, zacienionym miejscu na strychu, w altance czy w jakiejś stodole, bądź poukładać w ten sposób, ale można też suszyć same kwiatuszki. Obrywanie idzie dosyć szybko, bo kwiatki ułożone są na takich odnóżkach i wbrew pozorom nie jest ciężko je oberwać. Obsmykujemy z tej gałązki. Idzie to dosyć szybko, dosyć sprawnie. Można to robić dopiero po ususzeniu i też szybciutko wtedy je się obsmykuje. Ale też można robić to i teraz na świeżo. Idzie to naprawdę szybciutko, sprawnie i bezboleśnie. Nawłoć, tak jak mówiłam, ma bardzo szerokie spektrum dobroczynnych właściwości dla naszego organizmu i leczy, wspomaga leczenie bardzo wielu chorób. Najprościej jest przygotować herbatkę, napar z kwiatów nawłoci i teraz, kiedy ona kwitnie obficie wszędzie dookoła, możemy to robić bez problemu, urywając taką gałązkę i zaparzając to kwiecie. W zimie, kiedy nie ma dostępu do świeżej nawłoci, właśnie dobrze jest posiłkować się wysuszonym zielem, wysuszonym kwiatem. No i w zimie sporo osób wykorzystuje kwiat i górne listki. Osobiście tutaj zbieram tylko kwiaty, nawłoci jest na tyle dużo, że nie muszę tutaj upychać, uzupełniać ilości liściami, chociaż one też mają cenne właściwości. Jednakże kwiat zdecydowanie więcej, bo on zawiera pyłek, zawiera nektar, zawiera flawonoidy. Liście już na przykład nie zawierają pyłku i nektaru, także jestem zwolenniczką pozyskiwania kwiatków. I teraz, żeby zrobić taką herbatkę, taki napar, łyżeczka kwiatów świeżych bądź suszonych zalewamy do pełna gorącą wodą. Ja tutaj robię to już na oko i zostawiam do ostygnięcia pod przykryciem, tak żeby to mi się dobrze zaparzyło. I taką herbatkę, ona już tutaj uzyskuje piękny złoty kolor, można pić 2-3 razy dziennie. Herbatka już uzyskuje piękny taki złoty kolor i ona jak się zaparzy, to będzie miała kolor złota, kolor właśnie tego kwiatu nawłoci. Na co ona działa? Przede wszystkim działa na układ moczowy, na nerki. Bardzo dobrze walczy z kamicą nerkową, pomaga usuwać kamienie z nerek. Jeżeli jesteśmy zmęczeni, tacy sfrustrowani, ona też uspokaja. Dodatkowo ma takie właściwości wyciszające i usypiające. Osoby, które mają problem ze spaniem w nocy, z zasypianiem, taką herbatkę powinny wypić minimum godzinkę przed snem i wtedy śpi się jak niemowlę. No oczywiście nie można też oczekiwać rezultatu po jednej szklaneczce takiej herbatki, tylko trzeba ją pić systematycznie 3-4 dni, 5 i wtedy nasz organizm zacznie się przyzwyczajać do tej herbaty, do działania nawłoci i będzie się przystosowywał do prawidłowego
prawidłowego rytmu, taki jaki powinien być. Bo to, że mamy problem ze spaniem, że jesteśmy nadpobudliwi, nerwowi, to są już zaburzenia, dosyć duże zaburzenia w organizmie, z którymi no niestety sami sobie nie radzimy. Poza tym herbatka z nawłoci ma właściwości odtruwające organizm, ułatwiające trawienie i jest moczopędna. Więc tutaj też trzeba wziąć pod uwagę to, że jeżeli będzie się tą herbatę pić, będziemy wydalać więcej moczu, a co za tym idzie, musimy zwiększyć dostarczanie płynów do organizmu, bo jeżeli będziemy ich wydalać więcej niż będziemy dostarczać, no to może dojść do skutków niepożądanych, odwodnienia i innych chorób, które będą właśnie następstwem tego, że tych płynów będzie w organizmie za mało. No i co najważniejsze, ona też bardzo dobrze reguluje ciśnienie krwi i powinny pić ją osoby, które mają problem z nadciśnieniem. Nie powinny pić tego dzieci, kobiety w ciąży i osoby, które cierpią na niedoczynność nerek. Ale poza tym to jest naprawdę bardzo cenne zioło dla naszego organizmu, które pomaga w walce z wieloma chorobami. Herbatka herbatką, ale ja tutaj głównie dzisiaj chciałam Wam powiedzieć o nalewce z nawłoci, która ma niesamowite właściwości i powinna znaleźć się na wyposażeniu apteczki domowej każdego z nas. Z tego względu, że flawonoidy zawarte w nawłoci bardzo dobrze wiążą się z alkoholem i wytwarzają niesamowity lek pomagający w różnego rodzaju owrzodzeniach, takich ciężko gojących się ranach. Co prawda, alkohol, jeżeli posmarujemy, będzie piekło, ale on ma niesamowite, ta nalewka ma niesamowite właściwości odkażające i niejednokrotnie można poradzić sobie z takimi różnymi wypryskami skórnymi, owrzodzeniami czy jakimiś większymi ranami. Do tego nalewka ma właściwości ściągające, jeżeli idzie o nasze żyły. I tutaj osoby, które mają pajączki bądź żylaki, taką nalewką przemywać, smarować to po 2-3 razy dziennie. I jeżeli te pajączki są w takiej początkowej fazie swojego rozwoju, jeżeli one powstają, to potrafi się tą nalewką zlikwidować je w 100%. Jeżeli pajączki są już w zaawansowanym stadium, no to wiadomo, nie oczekujmy tutaj już cudu, bo nie zniweluje ich, ale ewidentnie je zmniejszy i nie pozwoli na rozrastanie się tych pajączków. No i żylaki przede wszystkim, jeżeli jest początek powstawania żylaków, no bo tutaj ona ma właściwości takie uszczelniające i nie doprowadza do rozszczelnień żył, a rozszczelnienia żył niestety powodują powstawanie pajączków i na wskutek później tych pajączków powstają żylaki. Tryb siedzący też bardzo duży ma na to wpływ. No i tutaj, jeżeli będzie odpowiednia ilość ruchu i stosowanie tej nalewki zewnętrznie na żylaki bądź pajączki, no to jesteśmy w stanie zapobiec rozwijaniu się tego wszystkiego, a początkowe stany, tak jak mówię, do całkowitego usunięcia. No i teraz jak to zrobić? Tutaj potrzeba też kwiaty. No teraz będę robiła ze świeżych w związku z tym, że kwiaty świeże są. Jeżeli w zimie już się skończy, można robić z kwiatów suszonych, ale tylko z kwiatów, już bez liści. Proporcje będą w opisie. Też będzie dla przypomnienia, jak zrobić tą herbatkę. Ją się pije, tak jak mówiłam, 2-3
trzy nawet razy dziennie, zależy kto jakie ma dolegliwości. Jeżeli są to tylko dolegliwości tutaj w jamie ustnej, no to możemy to przepłukiwać sobie trzy razy dziennie, nawet cztery razy. Jeżeli są problemy z nerkami, z kamicą nerkową, z zapaleniem dróg moczowych, więc taką herbatę pijemy trzy razy dziennie po szklance. Tutaj już mówię, trzeba dostosować wszystko do swojej choroby, do swoich oczekiwań oczywiście. No a jeżeli idzie o nalewkę, to na żylaki również stosujemy, smarując 3-4 razy dziennie, czy nawet jeżeli są owrzodzenia, to również stosujemy to po 3-4 razy dziennie. No i tutaj już odmierzyłam sobie porcję kwiatów potrzebnych do nalewki. Zalewam je teraz gorącą, zagotowaną wodą i zostawiam na około 30 minut, żeby to się dobrze zaparzyło i troszeczkę przestygło. Minęło 30 minut, ładnie się zaparzyło, przestygło i teraz przecedzam to, aby nie było tutaj w tym kwiatów. I dolewam spirytus. Spirytus nalewkowy, nie ten ponad 90%, tylko zwykły nalewkowy. I przeleję to do butelki, szczelnie zakręcę i tak do spożycia już, do używania będzie dobre po około 2-3 tygodniach. To musi teraz postać w takim zacienionym miejscu, w spiżarce gdzieś, czy w jakichś takich szafkach kuchennych, żeby nie stało na słońcu. No i po 2-3 tygodniach jest już gotowe do użycia. Można to stosować zewnętrznie na żylaki, na owrzodzenia, ale też można i przyjmować doustnie. Przy kamicy nerkowej również można wtedy brać dwa razy dziennie po łyżeczce takiej nalewki po śniadaniu bądź w trakcie jedzenia. I też ona ma działanie podobne tak jak herbata. No herbatka jest prostsza, bo można ją tylko zaparzyć i pić. No tutaj jest już alkohol, nie każdy alkohol może. No i też jeżeli ktokolwiek przyjmuje jakieś leki czy coś, no to takie naturalne zioła również trzeba z kimś skonsultować, bo musicie też pamiętać, że zioła nie tylko leczą, one również mogą niewłaściwie stosowane i w nadmiernej ilości zaszkodzić. Także tutaj wszystko z rozsądkiem, wszystko z rozumem, żeby nie narobić sobie bigosu zdrowotnego. Ale jeżeli są początki chorób, jeżeli są to jakieś takie na początku łagodne sytuacje, to naprawdę samemu ziołami można to wyleczyć. W cięższych przypadkach można się już wspomagać ziołami, oczywiście po konsultacjach, żeby tutaj, tak jak mówię, nie zaszkodzić sobie. Na dzisiaj o nawłoci to będzie tyle. No teraz już będzie się pojawiać więcej takich właśnie odcinków, jak zrobić przepisy na potrawy, na ciasta, na placuszki różnego rodzaju z wykorzystaniem różnych warzyw, owoców, czy chociażby nawet tutaj od strony ziół. Będzie trochę więcej czasu, to będę mogła tutaj poeksperymentować. Co będę robić dla siebie, to będę pokazywać i Wam. No tutaj też trzeba powiedzieć, że nikt z nas nie jest w stanie zrobić samemu sobie wszystko. Jeżeli robię, załóżmy, nawłoć, szczeć, głuk, lipę, czy chociażby nawet różnego rodzaju leki z nagietka, to nie zrobię z innych ziół, bo jest to fizyczną niemożliwością, mając tyle obowiązków. Ale to, co będę robić, to będę Wam pokazywać.
No to cóż, na dzisiaj to będzie tyle. Ja uciekam dalej do swoich obowiązków, a Wam polecam zbieranie nawłoci właśnie już teraz z zastosowaniem się do tych zaleceń, o których mówiłam. No i oczywiście zbieramy nie przy drodze. Tutaj trzeba znaleźć nawłoć, gdzie znajduje się z dala od drogi, żeby była w miarę czysta od tych takich ciężkich, toksycznych związków. I tego Wam życzę, żeby udało Wam się to znaleźć, pozyskać i żeby Wam się przede wszystkim chciało to pozyskać. Do następnego!